Siemanko, jestem na Filipa Bajdura, następny odcinek na moim kanale i to jest mój drugi odcinek z fajnych gier. Witam was w grze Dash Quest. To jest gier do klasy, to jest święta, to mam świąteczną edycję. No to do końca. Pierwsze, które sobie nie wiem, założyłem. I drugie, na którym dużo grałem. Grałem też kiedyś w tą grę, ale jeszcze myślałem, że sobie ściągnę jeszcze raz, bo jest naprawdę fajna. I sobie mogłem przywrócić moje konto, a jest takie złote, bo robiłem reset dla punktów tutaj specjalnych, mieć więcej punktów i innych rzeczy. Ogólnie gierkę właśnie mam komentuję, tutaj play, bo mam tu wiele trybów, chociaż na początku jest tylko, że play to biorę 4 na grę, a ja mam play, tam jest mój klasik, hard mode, Daily Dungeon, Story Mode i Mówiłem Galerii. Ale dzisiaj się skupimy tylko na Classic Mode. Jest bardzo się jeszcze zdarzę wam szybko zaprezentować. I ogólnie idziemy i po prawej stronie naciskamy, to jak widzicie, ja naciskam, to atakujemy. Po lewej, to wolimy się. Nie mam jeszcze smoka, który ma klatkę. I tu był szuriken, bo mam taką specjalną. Na ubranie, to przed tym rzucam szuriken w ogóle. I idziemy. Ale też jest jeszcze jedna rzecz. Mam stanie w prawej stronie po lewej kości smoka. Ale jak przytrzymam atak, to robię zaklęcie. To jest pierwszy właśnie boss. I no, jaki to jest. Ten boss jest słaby i głupi, że to kolejna jak smoczek atakuje. Ten jest słaby i lecimy dalej. Takie są poziomy. Lecimy dalej. Mogę sobie przygotować smoka. Chyba na początku to można, tylko trzeba było trochę lepsze. Tylko to zrobię. Bo po prostu było to lepsze, że nie ma się sterowania smokiem. Drugi to jest przyspieszenie. Pobiegnę szybciej. I swoją szybkością mogę inny pokonać. O! I trzecie to jest zwiększenie. Mam większy atak. To są też różne monstery. I to jak się zwiększenie poziom wyżej, to się może ulepszyć specjalne jakieś umiejętności sobie. Ja ulepszę trochę część. Może lepsze trzy. Będę, gdzie więcej rzeczy wypadało, będzie szansa na jakieś znaleźć to. Można rada mnie korzystać. Nie udało mi się podpalić potwora. Ten już nie upada, ale warto się bronić. I jak widzicie, to on kuje z takim czymś. To jest kwas, który mnie zre. To powiedzieć, że kwas zrobi. I po lewej stronie mam miksturki, które ta pierwsza. Zaraz wam pokażę. Ta pierwsza odnawia mi 100 życia, jak użyję. Ta druga odnawia mi ileś tam, nie pamiętam, many. A ta trzecia 200 życia. No i o to nie chodzi w tej grze. Idziemy i musimy potem teraz do spory i głowy. Często się w nim nie trafia. Ogień się nie dało. Więc jak to się zaraz przyszło się tam, albo nie wiem, zaraz się tam zabić. I wam pokażę jeszcze możliwości. O! To mnie od jakiejś maryjki, jak się nie obroniłem, to nie mogę nawet rzeczy zrobić. Instynkt bo też król slimów, slajmów.
Tak zwał, to zwał. Sobie poczekam, aż mnie, no, zabiję. Chociaż... Mogę go jeszcze pokonać. Nie wiem, czy mogę ten przyzwyczajenie, jak to nie wiem. I teraz tam sobie wyjdę z niej. Teraz mam tu moje. Może powiększa. O! Tylko dla mnie nic nie ma. Które też można nam otwierać. Teraz wam pokażę. Dobrze, dobrze, dziękuję. I wychodzimy. Mówię wam, nie będę tego otwierać. Chcemy zacząć. Okej, okay, i tutaj mamy miecze, miksturki, umiejętności, jakie posiadamy. A to już było. Tutaj mam też miecze, rzeczy, armor. Tutaj mamy też specjalne jakieś umiejętności. Tutaj mam legendarne rzeczy, które nam mogą wypaść, dropnąć ze skrzynek. Ale legendarną rzecz może mieć tylko jedną na wielkie słaby. Tu jest Daily Chest, jak się klika. O, dobra, jest. Tutaj rzeczy. Tutaj mamy też nasze zwierzątka, możemy je ulepszyć, kupować i nie. To są te rzeczy, o których wam mówiłem przez reset. Tutaj mamy misje, które możemy zabrać. I myślę, że to tyle. Jeżeli jeszcze wam może pokażę tutorialkę na to, która gra, ale tylko nie. Musicie odłożyć sami, więc jeżeli się spodobał odcinek, bo prosiliście mnie, żeby był krótszy, to lajkujcie, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, do zobaczyska i wesołych świąt!